Mark 20 Rockaj oraz CBU 99 to bomby kasetowe, w DCS-ie różnią się tylko nazwą. Głównym ich przeznaczeniem jest niszczenie jednostek naziemnych, miękkich lub lekko opancerzonych. Nie są dobrą bronią przeciw czołgom, zwłaszcza tym nowszym, ale może zdarzyć się, że któryś zostanie zniszczony. Przenoszą 247 mniejszych ładunków, które rozrzucane w locie atakują większą powierzchnię i skuteczność jest dosyć średnia. Dużą rolę gra tutaj kąt podejścia, wysokość rzutu, wartość rozproszenia oraz RNG. Na misję zabiorę wszystkie 10 bomb, można je pobierać podwójnie na każdym pylonie. Zabrałem Mark 20, ale w DCS-ie nie ma żadnej różnicy, czy weźmiecie Mark 20 czy 99. Zaprogramujmy teraz te bomby. Master Arm włączony, tryb Air to Ground od razu nas przerzuci do strony z uzbrojeniem. Teraz należy najpierw wybrać ich tryb. Mode wybieramy albo auto, albo CCIP. Ja zazwyczaj je zrzucam w trybie CCIP, ale oczywiście można zrzucać w auto. Enfuse wybieram VT i teraz jeżeli wybiorę VT, to mam tutaj teraz HT, to jest chyba height function, coś takiego. I teraz to mówimy bombie, na jakiej wysokości ma się rozpaść. Zazwyczaj dobrą wartością jest 1200-1500 stóp. Tak zaprogramowaną bombę można już zrzucać i teraz chciałbym wam pokazać jedną rzecz, jak zachowuje się ta bomba. Nacisnę pickle, zobaczcie co się stanie z bombą kasetową. Widzicie jak się rozpadła? Ona nie spadła punktowo i się nie zniszczyła, tylko zrobiła pewną elipsę. Teraz jakość zrzutu zależy od paru czynników. Po pierwsze od tej wartości VT. Im większa jest ta wartość rozproszenia, tym bomba rozpadnie się na wyższej wysokości i zrobi większą elipsę ataku, czyli będzie bardziej rozproszona, mniej skupiona. To nie jest tak, że o, to będę wybierał największą wartość, ponieważ zniszczy najwięcej tam jednostek na ziemi. Nie, im większa wartość, tym większa możliwość, że te ładunki, które są zawarte w bombie kasetowej, nie znajdą żadnego celu i po prostu wybuchną w trawie. Więc to nie jest najlepsza opcja, dlatego mówiłem, te 1200-1500 stóp jest w miarę taką dobrą opcją. Kolejną rzeczą jest kąt podejścia. Jeżeli będę schodził bardzo stromo, to jest oczywiście przekombinowane, przerysowane podejście, ale jeżeli będę niemalże pionowo schodził w dół i zrzucę tą bombę, to ona rozpadnie się niemalże punktowo. Jeżeli będę schodził pod niskim kątem, ona rozpadnie się w taką elipsę. I teraz ważne jest zrozumienie tego, że ona się nie rozpadnie w elipsie idealnie dookoła, czyli połowa rozpadnie się tych ładunków przed, a połowa druga za, tylko ona będzie tak rozpadać się trochę wzdłuż tego waszego jakby lotu, to zostanie tak rozrzucona do przodu. Kolejna rzecz to jest wysokość zrzutu. Jeżeli zaprogramujecie bombę dokładnie tak samo i będziecie ją zrzucać powiedzmy z 6000 stóp, ona tam będzie miała jakąś elipsę. I teraz wyobraźmy sobie, że będziecie zrzucać dokładnie tą samą bombę, ale z wysokości 16000 stóp. I teraz normalnie, jeżeli będziecie zrzucać ją nisko, ona będzie lecieć i balistycznie się rozpadnie, tak, zrobi tą elipsę. Teraz jak będziecie zrzucać z wysoka, ona będzie balistycznie spadać coraz bardziej i ona może niemalże atakować z pionu, tak? Czyli nie rozpadnie się wzdłużnie, tylko spadnie bardziej w takim okręgu. Teraz kurs ataku. Kurs ataku to chodzi o to, że jeżeli na przykład konwój macie ustawiony bokiem do was, to jak zrzucicie, to te bomby mogą zaatakować tylko jedną jednostkę. Natomiast jeżeli zrzucicie ją wzdłuż konwoju, wyobraźmy sobie, że ten konwój stoi w takiej linii, jeżeli zrzucicie te bomby wzdłuż tego konwoju, no to macie szansę oczywiście zaatakować i zniszczyć więcej jednostek. RNG. No RNG w DCS-ie istnieje, więc to on trochę tak wybiera, ile tam tych ładunków rozwali jednostki, czy w ogóle rozwali jednostki. Jeżeli chcecie odnieść najlepszy skutek, to polecam zrzucać dużo bomb za jednym zamachem, czyli wybierzemy, zaprogramujemy sobie, że zrzucimy bombę w trybie CCIP, Enfuse zrobimy to VT, tak, wybierzemy te 1500 stóp, ale klikniemy na UFC, Quantity, zabieram 10 bomb, więc wpiszę 10, zmienię tutaj tą wartość na DDI, i separację zrobię około 150 stóp, mniej więcej. 150 stóp to jest tam 50 metrów, coś koło tego. I teraz atak wykonam wzdłuż osi lotniska, bo tak mniej więcej tutaj jednostki są poukładane, czyli wzdłuż osi lotniska, żeby zaatakować je wszystkie. Zaatakuję je dosyć nisko, mniej niż 6000 stóp. I zaatakuje je z dosyć płaskiego kąta, pozwalając rokajom rozpaść się w taki długi dywan. Zróbmy to. OK, podchodzę, jeszcze nie naciskam pickle, teraz. OK, bomby zeszły, uciekamy. Podwigniemy. Oj, rokaje.
Sprawdzę na mapie ten atak, więc tu powinny być po 4 jednostki każdego typu. Dwa BTR-y zeszły, dwie jednostki miękkie. Zobaczcie, co się stało z czołgami, to są T-80. Więc niemalże zniszczyłem ten T-80, który jest dosyć nowoczesnym czołgiem, ale tak jak mówię, Rokaje nie stosuje się za bardzo na czołgi, bo no, za dużo zmiennych, żeby być pewnym, że ten czołg zostanie zniszczony. Teraz kwestie dodatkowe. Ten marker tutaj, to jest pull-up cue, on mówi o tym, że jeżeli wasz marker zejdzie pod ten pull-up cue, jesteście w takiej trochę strefie, kiedy wybuchające bomby mogą was atakować lub mogą się nie uzbroić. Warto na to zwracać uwagę. Poprzedni drop, ja przekroczyłem tą wartość, a pomimo tego te bomby i tak wybuchły, DCS. Teraz ten marker, jeżeli zrzucacie dużo bomb, czyli więcej niż jedną, to musicie pamiętać o tym, ja to o tym robiłem film przy metodach zrzutu, że ten punkt to nie jest punkt, od którego zaczną spadać bomby, tylko to jest punkt pomiędzy, czyli 5 bomb spadnie przed i 5 bomb spadnie za tym markerem. Ok, wykonam jeszcze raz ten sam atak, tym razem 15 stopni, czyli ustawiam się w połowie, pickle, teraz 5 bomb spada przed, 5 bomb spada za, odejście. Pamiętajcie, że jesteście bardzo nisko nad ziemi, więc wszystko do was strzela, więc flarujcie i ewentualnie róbcie uniki. Ok, wejdźmy na mapę F10. Co się stało? Zniszczyłem dodatkowe miękkie jednostki, jednego BTR-a, jeden czołg faktycznie został rozwalony, ale zobaczcie, że to jest 10 bomb, gdzie każda ma po 247 ładunków, no to coś tam musiało rozwalić.